No, także siemano, witajcie. Ja jestem Cepotworek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. No i jak po tytule widzicie, dzisiaj będzie odcinek z mojego serwera. Myślę, że nikogo to nie zdziwi. Kuki MC wystartowało. Mój serwer for my best subscribers and moja super widownia. No i dzisiaj sobie na tym właśnie serwerze zagramy. Ja sobie właśnie na niego wejdę. No i elegancko. No i generalnie słuchajcie, z takich rzeczy dosyć istotnych, ważnych, pamiętajcie, żeby ten, że, a ja czat w sumie wyłączę, mi teraz niepotrzebny. No, także jesteśmy na moim serwerze, no i słuchajcie, dzisiaj będzie można wygrać w sumie rangę na serwerze. I tak naprawdę wszelkie informacje tego, jak wygrać rangę, macie w opisie. Ja wam przypnę komentarz w opisie, jak wygrać rangę, ale pamiętajcie, żeby oglądać do końca, ponieważ będzie trzeba przepisać kodzik. A ale tak mówię, dokładna instrukcja tego, co zrobić, będzie w przypiętym komentarzu pod tym filmem, no ale w trakcie materiału pojawi się kodzik, który będziecie musieli po prostu przepisać i kto pierwszy wklei go w komentarz, no i tam zostawi łapkę, tam udostępni, no to oczywiście zwycięży. Wszystkie, mówię, cała instrukcja w opisie. Kurde, zbliżają się święta, więc nie bądź dzbanem i frajerem, zostaw subika, łapeczkę dla Cepotwora, to będzie dla mnie najlepsza rzecz na świecie, dlatego że naprawdę chciałbym bardzo to wbić, bardzo się dla was staram. Także słuchajcie, ja nie przedłużam, w ogóle poklepałbym się z kimś pipi. Także słuchajcie, ja nie przedłużam. Ej, byku, halo, tyrasz się, byku. O, tyrasz się, pa. A on nie wiedział, pa, normalnie, co go, łamie go jak chce. O ty, cwaniaku, ucieka, pa, ucieka od pojedynku. I co jest? Halo? No i co? Już zdejmuję z szefem, nie chcę się walić. Dobra, wchodzimy na bedwarsy. No jesteśmy na bedwarsach, no i pójdziemy sobie może na pojedynek. Zagramy sobie szybki pojedynek jeden. Z kim sobie zagramy? Z Tomek Szynka. Siema Tomek. Siemanko, witam w mojej kuchni. W ogóle grajcie sobie, jak chcecie sobie pochillować bombę, to zapraszam. W sumie gra się chyba spoko w miarę. Dobra, lecimy. Zbieramy oczywiście nasze itemasy. Texture pack to jest Cepotworek V2 pack, bajtajcik, oczywiście cotton candy. Zajebista jest to wersja kolorystyczna, naprawdę myślę, że wielu fanatykom Minecrafta się spodoba i fanatykom Bedwarsów ta wersja kolorystyczna, bo niebo jest tutaj prześliczne i giga oddaje. Mi przynajmniej się giga bardzo podoba. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, no ale możecie sobie napisać w komentarzu, co sądzicie. Zapraszam również na Discorda, na ciastka potworka, ale też nie tylko. Zapraszam w ogóle na Discorda KukiMC. Dlaczego na KukiMC? Zapraszam, dlatego że słuchajcie, że niedługo właśnie zaczyna się między innymi promka świąteczna, będą konkursy na Discordzie, także warto sobie wbić, obczaić. O kurde, ale mnie wdupcył. Dobra, patrz. O nie, nie trafiłem. Najgorzej, dobra, idzie mi wyro zniszczyć. Zniszczy czy nie zniszczy? Zniszczy, kurde. Nie zdążę, wiedziałem, że nie zdążę. O ty cwaniaku. Ciulu Bobrze, jeden wstręty mały, dobra, udało się, normalnie, on suba nie zostawił łapki, dlatego tak skończył. Jak nie chce skończyć jak ten kolega, to zostaw suba łapkę, proste. Dobra, tu weźmiemy sobie teraz jednak, pójdziemy sobie może bardziej w firebole i rozwalimy go na firebole. On idzie na górę, pa, o ty cwaniaku, odbił, kurde, dwa firebole odbił, dobra, pa to, on ma full damage, o kurde, full damage'em, ale... Co jest? Ej, ale pierwsza gra i przegrana? Czemu tak? Ej, no nie, no. A że potężny wodas przegrywa? Ale masz super czapę, gościu. Dobra, lecimy w takim razie ręka solo. Tym razem zagramy sobie na solówce. No i lecimy w takim razie, jazdunia. Oczywiście, no mamy teraz 3 teamy w sumie tutaj na mapce. Będzie szybki winek, tak mi się przynajmniej wydaje. Miejmy nadzieję, że tym razem nie zbambolę. Nic. Dobra, koło mnie nikogo nie ma w sumie. Oni są, tam są niebiescy, właśnie ci nasi morscy, tak? Dobra, to pójdziemy sobie w tę stronę, myślę, na diabła. Na spokojnie, trochę się wystakujemy i dopiero w nich uderzymy. Generalnie możecie też na Discordzie KukiMC zobaczyć sobie i obczaić, bo tam jest opcja tiketów, no i opcja generalnie kolaboracji z nami pod kątem tego, żeby na przykład być jakimś twórcą, TikTokerem na przykład. Jest taka ranga jak TikTok, także możecie sobie obczaić, może akurat się łapiecie i byście chcieli mieć rangę na serwerze, no to jest taka opcja. No i też zapraszam na stronę internetową naszą, gdzie macie wszystkie rangi tak naprawdę dostępne. Rangi są w gitu w Acence. Naprawdę każdy Janusz, jak widział te rangi, to mówił, dobre, dobre. No i dobra, lecimy na gościa, pyk, oczywiście szybki speed gdzieś, bo godbridge'a mi się nie chce i w sumie, nie no, w sumie mi się nie chce głównie, dlatego że umiem z drag klika zrobić, ale nie umiem w tego godbridge właśnie do końca, dlatego no. O, został tylko pieseł, także lecimy na piesła. Ej, jeszcze czekaj, 20 sekund dopiero na pieseła, bo kurczę pieczone, muszę ten, 4 diaksy mieć, żeby go pokonać. Także czekamy na diamencik.
minutes later. No i halo, co z tym diamentem? O, sekundka. No i gituwa, mamy 4 diaksy, elegancko. Zwracamy się na naszego burgerka, oczywiście najlepszego. Czerwonego, taki kurde spicy, trochę wygląda jak drwal. Możecie w sumie napisać w komentarzu, czy jedliście drwala. Tak tematycznie, mam, no w sumie wydaje mi się, że każdy z was jadł. Nie, że mam nadzieję, no bo to zależy, bo nie każdy je oczywiście w maku i w ogóle. Ja sam zostałem skłoniony przez was widzowie w sumie też. W sumie Diana też chciała, żebyśmy w maku sobie tego drwala spróbowali. Spróbowałem, powiem wam, że dupę nie urywa. W sensie mini przynajmniej nie urwał ten drwal jakoś dupska, także no nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć na temat drwala. Uważam, że jest w sumie ok jako burger, tak, ale w sumie tylko ten ostry. Także no, na takiej zasadzie. Macie, mówię, dać znać w komentarzach, co o tym myślicie. Dobra, lecimy na gościa. Czekaj, gdzie on jest? W sumie muszę iść chyba na środek, ze względu na to, że on był na środku, z tego co widzę. Tak przynajmniej na niebieskiego chyba poszedł. Zaraz zobaczymy. Dobra, lecimy na środek, tak to szybciutko. Dobra, no i koks, słuchajcie, elegancko. On na środku był, patrzcie, tutaj widać, że był na środku. Idziemy sobie po wielkim salami. Kurde, w ogóle też tematyczne kolejne pytanie do widowni. Zobaczcie, jakie interakcje na odcinku. Napiszcie w komentarzu, jaką pizzunię lubicie najbardziej. A on ma awka, ty, wytyfy. Ty, chłop se przyjawkował na gierce. On myślał, że on jest chyba sam na gierce. Wytyfy, o co chodzi mu? On myślał, że jest sam na ręce i przyjawkował. O, teraz już nie awkuje, pa. O kurde, pa. I dobra, o wow, 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 wow. Ty kurde, mordo. Wow, kurde. Co, jak mnie chłop walił? Wytyfy. Teraz go pierdyknę, mówię wam. Patrzcie, co się dzieje. Ty, on żyje, czy co on robi? On żyje, patrz, patrz. Żyje i to jeszcze patrzy się na mnie. Nie obudował swojego wyra. Ha, odbiłem fireballa, gościu, normalnie. O kurde. O fuck. O nie. A, no nie skaczowałem, ale lipa. Dobra, tak się chcesz bawić? Będziemy bawić się na fireballe. Nie ma problemu. Czy chce mi się tak chodzić okrężnie? Najgorzej, że jak on raz do mnie przyjdzie i mi wtedy zniszczy mnie. Dobra, nie chce mi się chodzić okrężnie, dobuduje się po prostu. To jest w sumie kawałek, także na luzie. Dobra, koks, no prosto, że tak, specjalnie nic nie mówiłem, bo się skupiłem na tym, żeby elegancko mi wyszło. Piękny TNT jumpik, jednak nie do końca, żeby się dobudować na środek. On się będzie teraz tylko defendował i bronił, tak mi się wydaje przynajmniej, że nic więcej ten chłopaczek tutaj nie wskura, także na takiej zasadzie. Zobaczmy sobie w takim razie z TNT. O kurna ma, dobra, za późno teraz chciałem wyskoczyć, troszkę, że tak powiem, zrąbałem. O, pa. O kurcze, dobra, hita dostał, dostał. On już wie, on już czuje tą potęgę. Czuje tą potęgę C potwora Igora. Prosto, że tak, ja wiem, że on to czuje. Patrz, co się dzieje teraz, biorę to. Więcej TNT, więcej TNT, to jest myśl. To jest myśl, dobra myśl, więcej TNT. Teraz tak, więcej TNT i... pyk, o kurna. Dobra, ten gościu idzie na mnie. Ale ja sobie podlecę, ja sobie... Mam czas, spokojnie, spokojnie. To on jakby goni mnie, nie ja jego, także na chilku. O kurna, ale i temu poszło się walić. Ja dupię, aż sobie samemu teraz współczuję, bez kitu. Nie, no, nie, jeszcze kupiłem drewno. Imagine, kupić drewno w gierce, o Jezus. Nie jest dobrze, widzowie, nie jest dobrze. Ale mam pomysł na niego, mam gigaplan na niego. On też widzę, że podobny na mnie, z fireballem. Dobra, se zmieni na fireballa. O, spokojnie, spokojnie, dupa niespokojnie. Ja pierdzielę, napierdzielę mnie tymi fireballami, nie ma opcji. Patrz, co się zaraz dzieje z nim. Ja już jestem podkurzony, giga. O, on się tutaj z TNT jumpował, widzę. Spokojnie, spokojnie, z TNT jumpował się i zlagowało gościa. Pięknie, zobacz, jakie itemy mi przyniósł. Ja cię kręcę, wszystkie moje itemki, które chciałem mi przyniósł. Powiem tak, chłop teraz się będzie znowu stakował godzinę, więc lecimy na niego. Bo już teraz się dobuduje całościowo, bo chciałbym już wygrać tę gierkę. Szczerze powiedziawszy. Prawdę mówiąc, chciałbym już ją wygrać, więc lecimy do niego. Bo się męczę z chłopem tyle czasu, nie? Chłopaczek nie jest jakiś gigamocny. Ale! On ma takie śmieszne lagi, w sensie wiecie, co chodzi? Chłopak tak śmiesznie laguje i to jest giga dziwne. Dlatego ciężko mi się na niego gra. No ale spróbujemy, czekajcie. O, dobra, lecimy. On tam chyba sobie awczy na generatorku, elegancko seciluje bombę. Moneta ogarnia. Ja se wbijam, niszczę wyro, jak do siebie, pa. On nawet nie wie, co się dzieje. Przylagowany. No i pięknie, wygrana gierka. Dziękuję bardzo, wystakowany cypotwór. No i dobra, słuchajcie. Lecimy, zagramy sobie jeszcze jedną giereczkę na tych Bedwarsach. Może trafimy na jakąś bardziej soczystą gierę. No i co? I tak jak mówię, macie konkurs dzisiaj pod odcinkiem. Wbijajcie też na serwer. Niedługo generalnie będą topki tutaj eleganckie. Dobra, także lecimy na pojedynki. Tym razem Nobarto. Fajna mapeczka.
Bardzo lubię tą mapkę Chiny, bardzo fajnie mi się na niej gra pojedynki. W sumie widzieliście ją też na zwiastunie, potem jak sobie rozmawialiśmy z Dratorem, to też graliśmy na tej mapce, między innymi w pojedynki. Dobra, jazdunia, lecimy. Trzeba teraz pokazać, że jednak jestem potężnym włodarzem i wygrać coś. Przydałoby się przynajmniej coś wygrać, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, żeby się przydało na tym odcinku. Dobra, szybkie TNT, szybka wełenka, jazdunia, obudowanie wyra, podstawowe, pyk, 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 szybciutko. Lekki mi skliczek wleciał, ale to spokojnie, nie przejmujemy się. Tutaj wlatuje TNT-czek, jeszcze szybki. Proszę bardzo, na środeczek. 2 HP tylko straciłem. Chłop nie wie, co się dzieje, on jeszcze tam nie zabudowana wełna, nic, w sensie wyro. Tu se jeszcze poleciał do Wojda, se zwojdował. No co? Patrz, co się dzieje, szybki pojedynek to będzie. Patrz, 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 na spokojnie, tutaj o. Cyk od ściany, kurna ma. Co mogę powiedzieć, no? Miało być pięknie, elegancko, cudownie, a wyszło jak zawsze. A nie mam TNT teraz, więc muszę się budować. Jeszcze gorzej, najgorzej w sumie, nie mam TNT. Uuu! No i elegancko. W ogóle dziękuję wam bardzo za ostatnią aktywność, tak naprawdę, pod streamem, bo zrobiliśmy też w sumie pierwszy stream z Kuki, był rekordowym streamem na moim kanale, więc bardzo wam dziękuję. I pozdrawiam wszystkich, którzy byli, a było was naprawdę dużo, więc tym bardziej jaram się fest. O kurde, to nie działa na Endstone'a, cały czas zapominam, że Fireball'e nie działają na Endstone'a. I cały czas, serio, notorycznie się na tym, że tak powiem, łapię, że po prostu rzucam sobie Fireball'kiem w Endstone'a i myślę sobie, a pewnie się rozwali. No się nie rozwali, co potwór, kurde. No niestety, no, mam zero zabójstw w ogóle, ani razu go jeszcze nie zabiłem, kurde, chciałbym go zabić, chociaż z 2 razy może. O, patrz, dobra, on mnie nie widział. Tutaj to się buduje, chłopaczek. No i pięknie, do Wojdzika. Tym razem się musi udać. TNT mi się wydaje, że buchnie na Endstone'ie, bo chyba tylko szkło jest takie, że nie przepuszcza TNT-ka. Więc TNT-ka buchniemy sobie na Endstone'ie elegancko. Zobaczymy, czy buchnie. Nie bucha? Nie bucha chyba, czekaj. Tak mi się wydaje, że bucha, ale po jednym chyba. Co mam robić? O, elegancko, patrzcie to. Pyk, pyk. No i ślicznie, cudownie. Pa, i teraz jeszcze strefka. I wygrana gierka. GG. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli taki film wam się podobał, jeśli więcej odcinków z Kukiem, żeby zaprosić jakiegoś gościa, na przykład może na pojedynki, albo cokolwiek, to napiszcie. Ja tutaj jako COC Potwór zgłaszam swoją gotowość do nagrywania i na pewno będzie super. Także trzymajcie się, do zobaczonka i słyszymy się w następnych filmach. Pamiętajcie o konkursie i tak jak mówię, całe zasady konkursu są w opisie. Siema!